witam bardzo serdecznie wszystkich superkoderów. Będziemy tworzyć pierwsze gry i pierwsze Wasze aplikacje. Scratch umożliwia nam taką funkcję, żebyśmy mogli duszki kopiować do plecaka i potem w innych projektach ich używać. Będziemy mogli teraz robić grę związaną na przykład z tymi duszkami. Jest strasznie, strasznie dużo. Zobaczcie, jak dużo tutaj. Żeby zmieniał się na przykład wygląd, wiesz jak zrobić? To wejść w kostiumy. Można sprawdzić, kiedy ten duszek chłopaka dotyka piłki. Jeżeli dotyka piłki, to ona wpada sama do bramki, nie? Musisz połączyć te dwa bloki. Ten. Na przykład ten. Odwiedziły nas dzieci z 5 pracowni Orange z różnych zakątków Polski. Przyjechały, aby nauczyć się podstaw programowania. Za miesiąc trenerzy odwiedzą ich w swoich miejscowościach, aby tam pogłębili swoją wiedzę. Dzisiejsze warsztaty prowadzone są w Orange w ramach Europejskiego Tygodnia Programowania. Akcja dzieje się równolegle w Polsce, Francji, Hiszpanii i Rumunii. Otwiera się przed nimi wielki świat IT, gdzie mogą być programistami, mogą być grafikami, mogą być hakerami, mogą tworzyć własne gry. Cały warsztat był dla dzieci niesamowitą frajdą. Nauczył się poruszania postaciami, interakcji między tymi postaciami. Dzisiejszy dzień był dla dzieci nową dawką wiedzy dotyczącą programowania oraz inspiracją do tego, jak kreatywnie mogą spędzać swój wolny czas. Je suis très impressionné de ce que j'ai vu, là, les 50 enfants qui ont déjà presque tous, en moins de 3 heures, je dirais, créé quelque chose d'intéressant. Donc je pense qu'une très bonne idée. Nauczyłam się, jak się tworzy gry, jak te ludziki chodzą, tańczą, mówią. Dzisiaj się nauczyłam stwarzać piłkarzy. Ronaldo, Messi, Lewandowski. Programowałam Scratch, w którym mój koń, pies i tygrys będą mogli ze sobą mówić. Kiedy będę mieć super moce kodowania, chciałabym robić gry survival, czyli na przykład rozbił się samolot, ty wylądowałeś na wyspie sam. Trzeba będzie zrobić tratwę i fortecę, żeby przetrwać i wypłynąć z wyspy. Kiedy będę miała super moce kodowania, stworzę grę, która będzie znana na całym świecie i wszyscy będą w nią grać. Jestem najlepszym superkoderem! A ja tworzę super gry. Jestem najlepszym programistą. A ja mam najlepsze supermoce. Zobaczycie, będę w przyszłości superhakerem.